Witajcie moi drodzy. Planuję dzisiaj zasiać, choć pogoda jest tak z dupy, że szkoda gadać. Przechodzę teraz IMTZ-a, sprawdzam, czy tu coś się nie urwało, nie poci się i ogólnie, czy coś się nie dzieje negatywnego. No, ale no niestety czasowo w tygodniu jest ciężko, bo praca, mała córka. No i ogólnie pewnie się zobaczymy gdzieś za miesiąc albo za dwa miesiące, bo to będzie taki ostatni filmik, jeżeli się uda zasiać, bo będą warunki mega trudne. Czy góra sobie poradzi? Nie wiem, jadę to obrobić, może jeszcze broną przyjadę, żeby to bardziej rozbić. No i co, dzisiaj będzie zaskoczenie, bo dzisiaj będziemy jechali kwalifikat, co w tym gospodarstwie nigdy w życiu nie miało miejsca. Szkoda, że ta pogoda nie dopisała, no ale co zrobić, mamy dzisiaj 5 października. Nic, wracam do uprawy, zobaczymy jak to będzie szło. Takie info moi drodzy, poddałem się. Masło się robi, widzicie co tutaj jest pod kultywatorem, to jeszcze to przejechałem. Nawet jakoś sobie radzi w tej górczycy. Ciekawe jakby sobie poradził na ściernisku, ale to może kiedyś się sprawdzi. Może tu jakieś ściernisko znajdę zaraz. Zobaczymy. Tak czy siak. Jest to ściernisko w sumie. Tak czy siak, odpuszczam teraz, bo zrobiłem, bo przyjadę tam widać. Niby to miesza, niby fajnie, ale kurde, tam gdzie idą koła od MTZ-a to straszne doły robi, bo no masło jest, się robi i tyle. No niby ta ziemia jest taka 5, 4B, no ale tutaj widzicie jak są ślady, jak MTZ bluknął tylko. Więc tu trochę jest lepszego iłu, gdzie ta woda jest trzymana, tam trochę jest lżejsza pod górkę, no ale no nic, może się tu jeszcze zboże zobaczymy, zobaczę czy coś wzeszło. Damiano, znowu ratujesz mi dupę, dzięki twoim śrubom zmontuję to, a z kółkami to przez zimę się zrobi. Stworzy to fajnie, to wszystko fajnie wygląda, no tylko ta łapa, zobaczymy jak będę i teraz skręcam, zakładam, kończę na tą chwilę. I oczywiście daję na klej, bo może coś dłużej wytrzymałem, ale zobaczymy, przy takich warunkach ciężko powiedzieć. Tak to moi drodzy, dokoptowałem. Godzina zeszła, ale powinno się trzymać jak na razie na tę resztę prac, a potem po Bożemu. Tu najlepiej śruby wywalić jeszcze i przegmitować i to byłoby gites. Idę zobaczyć drugą stronę z ciekawości. Dobra moi drodzy, przyszedł ten wiekopomny czas. Pszenica rotor z centrali, 100 kg na hektar chcę zasiać. Będę robił zaraz próbę kręconą, tu wsypałem. Tak ona tu wygląda. Zobaczymy ile to wyjdzie, obliczenia tam są i waga, więc biorę się do roboty, ważę siebie z pojemnikiem i ze zbożem. Dobra moi drodzy, mamy 9 października, spróbujemy dzisiaj zasiać. Tu jest kubeczek od Agrogurala od Wiesława. Mam nadzieję, że ten prezent pomoże mi dzisiaj zasiać, no i ta kawa będzie mi trzymała aż do wieczornych godzin. Pozdrawiam. Dobra moi drodzy, dotarłem na gospodarstwo po kawce i cisnę teraz. Widać moją sobotnią pracę, co było to wrzucone na początku, ale to pewnie nie miało sensu, bo dzisiaj już nawet mokro. Widzicie, to się lepi, ale jak to się dzieje, zobaczymy jak to jest. Uprawione. Tu jest tak drobnie, ale tu jest ostatni ten przejazd. Tu trochę nie złapałem, ale to nic, to jeszcze brona pójdzie, bo czas goni. Aczkolwiek nie ma tragedii. Jest o wiele lepiej niż kiedyś było tu, gdzie może będą ziemniaki, to przeciągnąłem. Ale suma sumarów zgubiłem jednego tego zęba. Gdzieś coś strzeliło, ale nie pamiętam gdzie. Nie wiem, czy może tu gdzieś będzie, jeszcze tędy przejadę. Może coś wypatrzę. MTZ śmiga,
Ja jadę posiewnik i sypuję kwalifikata. No i co, trzeba to zrobić. Obczyściłem wstępnie. Wiadomo, myjka bym zrobiła lepszą robotę, no ale jest jak jest. Cisnę, moi drodzy, pszenica Rotox. Tak wygląda. 100 kg na hektar około. Zobaczymy, jak to pójdzie. Transport się upowiódł. Ciśniemy do, moi drodzy, nadal. Zobaczymy, ile to będzie wychodziło. Już mieliśmy jeden lejek zapchany, no ale jakoś dajemy radę. Muszę siewnik uciec tutaj w serwis, bo musi zostać przesmarowany. No, miałem to zrobić przed, niestety czasu brakło, ale tę zimę muszę zrobić te maszyny, żeby to funkcjonowało. Jakby wyłączyć osobę drugą, założyć kamerę i patrzeć, czy leci. Taki to byłby pomysł, to byłby najnowocześniejszy góral na YouTubie. Ale no, zobaczę, co z tego pomysłu wyjdzie. Do usłyszenia pewnie w zmroku przy bronach. Moi drodzy, będę się żegnał, dojeżdżam, jeszcze jest kupa pola, połowa została mi. Nie będę nic nagrywał, bo wiecie, jaki jest widoczność, jaka jest widoczność. Dziękuję za obejrzenie, mile widziane jakieś komentarze, łapki. Niestety kwalifikatu mi brakło i 3 ostatnie przejazdy wspomagałem się swoim workiem, więc zobaczymy na wiosnę, jaki to będzie mix, ale w ramach eksperymentu why not. Trzymajcie się i do zobaczenia na opryskach prawdopodobnie, bo szybciej raczej nie dam rady. Do usłyszenia, zdrówka. Dobra, moi drodzy, jeszcze dodam, udało mi się, ale będzie słabo widać, nie będzie to nawet widać. Udało mi się zmieścić to wszystko, tam jeszcze stoi siewnik, tu jest przyczepka MTZ-cior Ursus, więc dziadek pobudował tak, stodałem, że wiedział, że będę miał większy ciągnik i zmieszczę go na styk. Próba kręcona, coś mi nie wychodziło ostatnio, jak byłem w tą sobotę, bo wiecie, chciałem zasiać, nie wyszło mi, różne wyniki, no i wyszło jak wyszło, ale nadal wierzę w ten siewnik, muszę go przesmarować, ponieważ jest bardzo też nieprzesmarowany i to też mogło gdzieś tam mieć wpływ. No ale nic, będziemy go reanimować, jak będzie trochę czasu. Do usłyszenia w następnym odcinku. Woda z 30 spuszczona w razie mrozów.